Dzisiaj zamiast dzień dobry czy dobry wieczór, to przywitam się z wami ahoj, bo wyglądam jak prawdziwy pirat. Tylko kolor trochę nie ten, bo opaska pirata powinna być czarna, a ja mam biały opatrunek. Kochani, no cóż, zdarzył się mały wypadek. Mogę powiedzieć, że dostałem z liścia w dosłownym tego słowa znaczeniu, nie w przenośni. Mianowicie wykonywałem jakieś drobne prace w ogrodzie w dniu wczorajszym i w kawałek gałązka drzewa po prostu, którą odchyliłem, żeby tam schylić się po jakieś chwasty rosnące pomiędzy drzewami. Ta gałązka odbiła, uderzyła mnie w oko. Nie zdążyłem zamknąć powieki niestety i no i jest jak jest, uszkodzona rogówka, wizyta w szpitalu, antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. Ostatni tydzień zdominował mój pobyt na Wybrzeżu Środkowym, konkretnie w Koszalinie, gdzie miałem przyjemność i zaszczyt zagrać w sumie 3 koncerty. Z tym, że będąc dokładnym, 2 na Wybrzeżu Środkowym, czyli w Koszalinie, a 3 już na Wybrzeżu Zachodnim, bowiem w miejscowości Morzyczyn, to jest blisko Szczecina nad Jeziorem Miedwie. Kochani, na początku przedstawię krótki fragment nagrania z koncertu w Koszalinie, w Katedrze Koszalińskiej, gdzie zagrałem w ramach festiwalu organowego organizowanego przez Filharmonię Koszalińską. I będzie to fragmencik króciutki z tego koncertu. Natomiast bezpośrednio po tym fragmencie zaprezentuję rozmowę z dyrektorem artystycznym festiwalu, z profesorem Bogdanem Narlochem. Z tym, że uprzedzę tutaj, ponieważ nie udało nam się spotkać osobiście w Koszalinie, bowiem dyrektor artystyczny festiwalu był wtedy we Włoszech, grał swoje koncerty we Włoszech, na festiwalach włoskich, ale udało nam się połączyć już po powrocie, w moim powrocie do Łodzi, przez komunikator, przez Zooma. No niestety zobaczycie bardzo słabą jakość połączenia, coś stało się na łączach. No ale dobrze, że udało nam się w ogóle porozmawiać tą drogą, zarejestrować taką krótką rozmowę. Także serdecznie zapraszam na te 2 fragmenty, na fragment koncertu i rozmowę z profesorem Narlochem. Dobry wieczór, ponieważ nie udało nam się spotkać w Koszalinie osobiście, korzystamy w tej chwili z dobrodziejstwa internetu, łączymy się przez komunikator. Moim gościem jest profesor Bogdan Narloch, szef artystyczny festiwalu organowego w Koszalinie i nie tylko. No i teraz pierwsze pytanie, ponieważ wieść gminna niesie, iż jest to jeden z najstarszych festiwali w Polsce. To prawda. Festiwal Koszaliński, z czego nie wszyscy profesjonalni organiści zdają sobie sprawę, jest w starszeństwie 3 najstarszym festiwalem w Polsce. Pierwszym jest 10 lat starszy festiwal organowy w Oliwie. Drugim jest rok starszy od Koszalińskiego festiwal organowy w Kamieniu Pomorskim, a 3 jest właśnie Koszalin. To był kiedyś taki szlak, jeszcze w 60-tych latach, w drugiej połowie 60-tych lat, w 70-tych latach taki szlak pomorski, kiedy Pomorze i właściwie ta część nadbałtycka rozbrzmiewała organami, począwszy od Fromborka, właśnie poprzez Oliwę, Koszalin i Kamień Pomorski. Ile w tym roku koncertów i jakie miejsca, bo
wiem, że to nie jest tylko Koszalin, ale to są też pobliskie miejscowości turystyczne. Jest ich naprawdę wiele. W tym roku zorganizowaliśmy 32 koncerty, z czego tradycyjnie 9 z nich odbyło się w katedrze koszalińskiej, natomiast pozostałe koncerty odbyły się w 10 miejscowościach pozakoszalińskich. I tutaj mamy miejscowości, które w pasie nadmorskim, miejscowości turystyczne, takie jak Darłowo, Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, ale też mamy, może nie powinienem tak mówić, bo to brzmi trochę pejoratywnie, troszeczkę prowincji, czyli miejscowości, gdzie ruch turystyczny nie jest zbyt wielki, a gdzie te koncerty od wielu lat się odbywają. Mam tu na myśli takie miejscowości jak Białogard, Bobolice, Szczecinek, w tym roku Jastrowie, ale również koszalińskie Jamno, które jest miejscowością wiejską, ale włączoną już do miasta Koszalina. No, w tym roku miałem przyjemność zagrać w Koszalinie, w katedrze. Bardzo, bardzo duża publiczność, bardzo miła, liczebność imponująca. Natomiast bardzo, bardzo miły koncert w Mielnie i to pokazuje, że warto w takich miejscowościach turystycznych właśnie też koncerty organizować, tym bardziej, że jest na czym. Tam są organy stosunkowo chyba niedawno, bo parę lat temu, translokowane przez Jerzego Kuklę. Bardzo fajny instrument. Jaka była historia właśnie tego instrumentu? Skąd on, w jakich okolicznościach znalazł się w tym kościele? Ja może powiem bardziej ogólnie. Otóż ja w naszej diecezji zajmuję się troszeczkę historycznym budownictwem organowym, ale również animuję różnego typu przedsięwzięcia, które powodują, że kościoły, które nie miały organów, te organy posiadają. Takim miejscem jest Mielno, gdzie oczywiście kiedyś organy były, jak we wszystkich kościołach poprotestanckich, których większość była na terenie Pomorza Środkowego. No ale oczywiście los tych organów w wielu kościołach był taki, że one były po wojnie gdzieś tam zaginęły, były wyszabrowane i tak dalej, i tak dalej. Idąc na skróty, w Mielnie organów kiszczałkowych nie było. Natomiast jest to przepiękny kościół i udało się namówić 10 lat temu ówczesnego proboszcza księdza Tadeusza Piaseckiego na to, żeby takie organy zainstalować. Oczywiście, jak to dzisiaj bywa, fundusze kościelne bardzo często nie pozwalają na to, żeby instalować nowe organy. Natomiast pewnym wyjściem w sytuacji jest translokacja organów używanych, która wiąże się oczywiście z takim niebezpieczeństwem, bo organy, jak wiemy, to jest jak garnitur szyty na miarę. I trzeba znaleźć odpowiedni instrument, żeby dopasować do wielkości empory chórowej, do akustyki i tak dalej, i tak dalej. Organiści wszyscy wiedzą, jakie to są problemy. Takie organy udało się znaleźć panu Jerzemu Kukli. Te organy pochodzą z Niemiec. Ja tak prawdę mówiąc nie pamiętam, nie mam w głowie nazwy budowniczego tych organów, ale są to organy, które mają 16 głosów, dwa manuały i na ten kościół absolutnie wystarczają. Instrument sprawny, dobrze brzmiący. Serdecznie dziękuję i za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego na kolejne edycje. Niech festiwal trwa przez wiele, wiele lat. No, nie wyobrażam sobie, żeby mógł nie trwać. I oczywiście ta ilość koncertów, ilość miejsc, które już w tej chwili mamy w ramach naszego festiwalu, powoli wyczerpuje już moje, że tak powiem, możliwości organizacyjne, bo jeszcze dodam, że wszystkie nasze koncerty w ramach naszego festiwalu są koncertami łączonymi, czyli jest zawsze część organowa i ta druga część, w której występują bardzo różni wykonawcy wykonujący różne gatunki i formy muzyczne, wokaliści, chóry, zespoły, orkiestry i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy bardzo dużo pracy organizacyjnej, no ale warto to robić. Warto to robić, dlatego że
rzeczywiście nasi słuchacze doceniają to i to, że mamy świetną frekwencję na wszystkich koncertach, to świadczy o tym, że ta impreza jest potrzebna. Z czego ja jako organizator bardzo się cieszę, bo to jest największa nagroda dla mnie. Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Kuba. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten fragment, który usłyszeliście po rozmowie z profesorem Bogdanem Narlochem, to z kolei fragment z koncertu w Mielnie, fragment koncertu H-moll Waltera, który zagrałem na koncercie w Mielnie. Natomiast na dwóch koncertach w Koszalinie i w Mielnie razem ze mną wystąpiło krakowskie trio, trio Gusto Non Barbaro. Zaprezentuję fragment koncertu, a następnie wywiad z dwójką z trzech osób. Niestety jedna osoba już musiała udać się do Krakowa, wrócić do domu, ale z dwójką osób, czyli z Joanną i Pawłem Soleckimi, udało mi się porozmawiać i też zapraszam Was na tą rozmowę, do wysłuchania tej sympatycznej rozmowy, którą nagraliśmy w centrum Koszalina. Niedziela rano po koncertach w Koszalinie i w Mielnie właśnie sobie poszliśmy na smaczne śniadanko w centrum Koszalina. Przedstawiam Wam muzyczne małżeństwo Joanna i Paweł Soleccy. Kochani, przyjechaliście jako trio. Brakuje nam jeszcze jednej osoby, o tym zaraz powiemy. Natomiast ja bym zaczął od nazwy, bo nazwa jest bardzo intrygująca. Powiedzcie, przybliżcie widzom nazwę i dlaczego taka nazwa? Co autor miał na myśli? Ta nazwa to ma swój powód w takim cytacie z Kwanca, ponieważ jesteśmy trijem, które gra z fletem, no a flet no to główny instrument, którym zajmował się Kwanc. Także wzięliśmy bardzo pod lupę traktat o grze na instrumentach, no właśnie głównie na flecie Kwanca i tam jest takie przekorne zdanie, że Niemcy byli bardzo źle postrzegani przez Włochów w XVII wieku. Włosi uważali, że muzyka niemiecka jest niestety pisana w gusto barbaro, czyli w barbarzyńskim stylu, w bardzo złym guście. No, Kwanc najwyraźniej przychylał się do tej opinii. Sam nie był dobrego zdania na temat muzyki swojego kraju, takiej trochę starszej niż czasy, w których on żył. A ponieważ my jako zespół nagraliśmy płytę, której muzyka pochodziła już z XVIII wieku, już z czasów Kwanca, więc najwyraźniej ten styl już nie był non barbaro, więc płytę nazwaliśmy Gusto non barbaro i siebie też I tak nazwaliśmy Gusto non zostało, barbaro. taka została nazwa tria. No właśnie, trio, w tej chwili jesteście we dwójkę, bo trzecia osoba, czyli flecista, Wiesław Surło, już jest w drodze do Krakowa. Niestety już nie mógł tutaj z nami zostać, ale też tworzy zespół.
No właśnie, mieliśmy dwa koncerty tutaj wspólne, takie dzielone. Bardzo się to udało fajnie zrobić organizatorom i panu Andrzejowi, który prowadził koncerty. Mianowicie, no, muzyka była przeplatana, troszkę organowej, potem troszkę właśnie w wykonaniu waszym. Jest to, uważam, dużo lepsze rozwiązanie dla słuchaczy. Jak wam się grało tutaj? No bo takie dwa różne światy, prawda? Katedra jednak, no może nie jest to jakiś wielki kościół wielkości, no, katedry Notre Dame, czy choćby nawet, nie wiem, no, katedry Pelplińskiej, która jest chyba jedną z największych w Polsce, tylko no jest to dosyć kameralna katedra, ale jednak katedra i przestrzeń, i akustyka, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugi z koncertów graliśmy w Mielnie, w malutkim, klimatycznym kościółku. Jak wam się grało w tych dwóch miejscach? Grało nam się bardzo sympatycznie, mimo tych wszystkich czynników, które wymieniłeś. No rzeczywiście dwie osobne jakby świątynie, różny charakter i wielkość, ale w Koszalinie czuliśmy się mimo dużego dość pogłosu, choć nie takiego dużego, bo policzyliśmy, że około 3 sekund jest, a kiedy przyszła publiczność, to jeszcze troszeczkę, jak się to mówi, wciągnęła w siebie tego pogłosu, więc myśmy się słyszeli bardzo dobrze, grało nam się bardzo dobrze, myślę, że wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tego koncertu. Nie, przede wszystkim, że publiczność tak cieplutko przyjęła występ i Kuby, i nasz. I myślę, że to bardzo, bardzo udany koncert. Natomiast Mielno, kameralny kościółek, malutki, dość duszny, bez pogłosu prawie w tym momencie żadnego, ale z kolei my jako grupa kameralna mogliśmy tutaj wydobyć pewne elementy, które powiem tak, nie ukazały się może w całej krasie publice w koszalińskiej katedrze, a mam tu na myśli takie smaczki artykulacyjne, dynamiczne. Mogliśmy pewne plany lepiej wyciągnąć, soczyściej to pokazać, i to myślę, że to wczoraj właśnie na koncercie zaistniało. Także ja osobiście obydwa koncerty na plus. Świetnie, gratuluję wam serdecznie. No i pytanie, jakie plany? Gdzie słuchacze mogą was po raz kolejny usłyszeć w najbliższym czasie? Najbliższe plany są dość bliskie, bo 10 bądź 11 września, czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie daty, wystąpimy w Krzeszowicach pod Krakowem na cyklu koncertów, tak? Asia, pomóż. Pamiętam, który to będzie cykl, to jest dosyć nowe przedsięwzięcie. Dosyć nowe przedsięwzięcie. Tutaj kłaniamy się Kasi Wiwer i Rafałowi Monicie, którzy są patronami tych przedsięwzięć. Których ja też pozdrawiam serdecznie. Oni teraz są w rozjazdach, w bardzo intensywnym życiu organizacyjnym i przede wszystkim artystycznym, więc życzymy dużo inspiracji, siły i dobrego ducha do grania. Także rzeczywiście tam zagramy. Będzie to repertuar również skupiony na muzyce niemieckiej z takim dużym akcentem na Telemana. Tak, i będzie to już wyłącznie nasz pełny recital, nie będziemy już dzielić go z nikim. Z tego powodu się wcale nie cieszymy, ale będzie to już nasz taki autorski pełny koncert. No to życzę wobec tego wspaniałych koncertów i wiele radości ze wspólnego grania. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Z serca Koszalina. Kochani, jak zawsze pobyt, czy to na koncertach, czy na nagraniach, to oczywiście pobyt, no, jakby sprowokowany działalnością moją zawodową, natomiast zawsze staram się nadbudować to częścią taką prywatną, spotkaniami ze znajomymi, z ciekawymi ludźmi, i udało mi się spotkać z Igorem Jankowskim, który po koncercie, bo był na koncercie z jednym ze swoich synów w katedrze koszalińskiej, natomiast po koncercie zaprosił mnie na bardzo sympatyczne spotkanie do siebie do domu, na kolację. Spędziliśmy bardzo, bardzo miły wieczór z Igorem i jego rodziną i zapraszam was do wywiadu z Igorem. Moi drodzy, Jest piątek, 19 sierpnia, już mi się ten kalendarz cały zaczął mieszać przez te różne atrakcje, które mają miejsce, czyli jest piątek, 19, czyli resetujemy nasz zegar piątkowo-garbaczowy, zaczynamy od nowa od piątku,
Jestem w Koszalinie. 2 godziny temu, no 3 godziny temu, zagrałem koncert w katedrze, pięknej katedrze koszalińskiej, na organach, które no, powstały w warsztacie Szlaga. To jest mój ulubiony organmistrz. No i na koncercie zawitał Igor Jankowski. Igor Jankowski, muzyk, organista, kompozytor. I Igor zaprosił do siebie. Igor mieszka obecnie wraz z żoną Justyną i z dwoma synami. Mieszkają w Koszalinie i goszczę w tej chwili u nich w domu. Jest bardzo, bardzo miło, bardzo miła atmosfera. Rozmawiamy sobie tutaj już od 2 godzin. No i postanowiliśmy, że no te rozmowy są tak ciekawe, że one muszą się znaleźć w Piątku z Garbaczem. Igorze, witaj. Cześć, Kuba. Cześć, Igorze. Bardzo, bardzo się cieszę. Naprawdę była to dla mnie duża, duża radość i niespodzianka, że pojawiłeś się wraz z synem Fryderykiem na koncercie. I bardzo dziękuję za zaproszenie do twojego domu, za to, że możemy sobie teraz tutaj posiedzieć i porozmawiać. Igorze, chciałem zapytać cię, opowiedz o tym, jak znalazłeś się w Polsce, bo jesteś z pochodzenia Białorusinem. Ile lat już mieszkasz w Polsce? Co cię ściągnęło do Polski? Jak oceniasz ten czas pobytu w Polsce? Opowiedz proszę. Przeprowadziłem się latem, więc w zasadzie teraz w sierpniu mija 12 rocznica. I powiem szczerze, że to był taki czas, który tak przyleciał szybko, że ja już nawet nie wyczułem, że ja jestem tutaj 12 czy tam 13 lat, tak jakbym tutaj mieszkał od zawsze. A sprowadziła mnie taka piękna koszalinianka. Tak nie przypadkowo. Jest tutaj blisko nas. Zachęcaliśmy, żeby tutaj przed obiektywem się pojawiła Justyna, chociaż na moment, żebyśmy wiedzieli, o kim rozmawiamy. No o, to się kawałeczek przesuniemy. Mam nadzieję, że trafisz do kadru. Lata temu, piękna. 12. Oj, no jakże. Kochani, musiałem troszeczkę rozszerzyć plan, ponieważ udało nam się przekonać Justynę, aby pojawiła się tutaj przed kamerą. Igorze, opowiadaj. Witam serdecznie. No właśnie, to jest przyczyna mojego pobytu w Polsce. Kuba, tak, mam pochodzenie białoruskie, a także we mnie płynie krew ukraińska, bo moja mama jest Huculką. To jest taka mniejszość etniczna, która zamieszkuje zachodnie tereny Ukrainy. No a Justyna jest koszlinianką, jest Polką i pewnego lata, właśnie w sierpniu, jak były te chóry polonijne, tak pięknie spędziliśmy ten czas. Tak zapadliśmy sobie gdzieś tam w pamięć, w oczy, że ta przyjaźń trwa do dzisiaj. Przyjaźń, pięknie powiedziane, małżeństwo i przyjaźń. To jest coś wspaniałego. To jest no, fundament praktycznie dobrego małżeństwa, tak uważam. Też tak uważam. Bo potem już po latach, cóż, no przyjaźń łączy tak naprawdę. Emocje szybko wyparowują, a zwłaszcza przy takich dzieciakach, tak, ulatują. No tak, przy tej prozie życia codziennego, no tak, tak jest, a ta przyjaźń łączy i to jest wspaniałe. Ale powiem wam, kochani, że życie jest takie nieprzewidywalne. My oczywiście możemy jakieś strategie planować, plan działań i to bardzo dobrze. Ja tego nie krytykuję, nie neguję. Ale w moim takim uporządkowanym życiu, gdzie była praca w operze w Mińsku, gdzie były też studia, nagle pojawia się Justyna. Słuchajcie, uczymy się języka polskiego, pisać, czytać, eliminujemy te wszystkie rusycyzmy jakieś takie, które się przejawiały w pierwszym roku studiów, już potem na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. No ale się zaczęło od oświadczeń, no wiadomo, że trzeba związek czymś takim, taką kropką postawić na poważnie w tym związku i poznaliśmy się na przełomie 2008 i 2009 w Brukseli. To były zjazdy TZ. Młodzież z całej Europy i naprawdę przyjeżdżała, żeby się pomodlić, żeby jakoś integrować się w tych przedsięwzięciach organizowanych przez TZ. Justyna wyjechała z Koszaliny, ja wyjechałem z Mińska. Justyna wtedy jeszcze miała faceta i ja chciałem, myślałem o tym, żeby przyszłość moja była w zgromadzeniu zakonnym po ukończeniu studiów muzycznych, więc moje plany runęły i Justyny
plany również. No, ale na tym się zbudowało coś pięknego, no i to jest niesamowite. Jesteście wspaniałym małżeństwem i ja obserwuję was na Facebooku. Zresztą no, tam mieliśmy parę razy kontakt gdzieś na Messengerze, na telefonicznie. Chociaż osobiście spotkaliśmy się w ogóle dopiero pół roku temu. To jest ewenement, słuchajcie, kochani, ewenement. No wyobraźcie sobie, znacie tę czy inną osobę, nawet niech to będzie Doda, Madonna, pan prezydent Duda. Idziecie sobie w zimie, to był mróz. Tak, to były ferie, dokładnie. I udane ferie, bo śnieg, mróz, tak jak trzeba. Słuchajcie, ja mam taką kurtkę, fufajkę nazywam to, z takim kapturkiem, jeszcze czapka, okulary. I w tym dniu, i w tym ubiorze mnie rozpoznaje Jakub Garbacz z Łodzi. Po prostu, pod molem w Kołobrzegu. Dokładnie. No i Kuby, ciężko jest nie poznać, nie? Ale po prostu gdzieś tak ja byłem no, po prostu zawstydzony, że Kuba ma taki wzrok, rozpoznaje, zatrzymuje mnie, a ja taki po prostu, który już, nie wiem, któryś tam z kolei raz w Kołobrzegu, spaceruję i zupełnie cię nie zauważyłem. Naprawdę cieszę się, że się wtedy udało spontanem gdzieś tam się poznać w końcu twarz o twarz. No a dzisiaj kolejna niespodzianka. Kochani, powiem wam taka sytuacja. Mama mojej uczennicy z Gdyni, Kasia Borg, pisze: Pani Gorze, taki będzie fajny koncert w Koszalinie. No trochę daleko dla nas, Zosia nie będzie mogła wziąć udziału, ale pan pójdzie, przecież to jest u was w katedrze, w Filharmonii Koszalińska organizuje. Wspaniały flecista, przypomnij ten profesor? Wiesław Surło z Krakowa. Z Krakowa, tak. To trio wspaniałe, naprawdę tam furorę robi. Warto zobaczyć. I rzucę mi link. Otwieram link i patrzę. Organista Jakub Garbacz. Ja mówię, nie no, Kuba przyjeżdża do Koszalina. Ja to sobie dzisiaj po prostu piję kawkę, patrzę, będzie Bach, francuscy kompozytorzy, no muszę to zobaczyć, nie? Więc sobie tak zorganizowałem czas, żeby być w katedrze, być na tym koncercie. Wspaniały koncert, pomimo niesamowitego upału, wentylator, który tam po prostu, nie wiem, wiał tak, po tych nogach. Ten wentylator to w ogóle mnie uratował, bo ja bym tam chyba na zawał zszedł. Na zawał z gorąca po prostu, no to naprawdę moje krążenie by chyba tego nie wytrzymało. Straszny upał, strasznie gorąco. No, ale no naprawdę wielka radość, że się nam udało spotkać. Igor, a opowiedz, bo to jest też ciekawa sprawa tutaj, jak już przyjechałeś do Polski, to już w bardzo wielu miejscach pracowałeś, mieszkałeś. Opowiedz o tych doświadczeniach swoich. No właśnie, tutaj z różnymi miejscami. Wspominałeś też to już syna chyba wspominała o Gdyni, tak? Że w Gdyni jakoś tak szczególnie blisko było sercu. Opowiedz o tej drodze tutaj twojej zawodowej, no bo to się, wiadomo, to się łączy. Zawodowa droga z tym, gdzie mieszkamy. No, często podążamy za pracą, szczególnie w zawodzie muzycznym, w zawodzie organisty. No, tam, gdzie są dobre warunki, tam po prostu jedziemy, prawda? I to tak działa. Kuba, no ja miałem podobny jakby zawód jak ty. Jeżeli chodzi o koncerty, działasz w różnych miastach, w różnych porach roku i w różnych warunkach, tak jak dzisiaj w tym upale. Ja działałem przez taką fundację, którą założyłem, jako taką odpowiedź na potrzeby tej współpracy, oczywiście na tej kanwie muzycznej pomiędzy Polską i Białorusią. Jako Białorusin chciałem, żeby ukazać tej polskiej publiczności tą niesamowicie zdolną ludność, żeby obalić ten taki panujący stereotyp, że aha, Białoruś to już nie będę kontynuował, co to jest. Prawda? Oprócz tego pana, który tam rządzi troszeczkę nieudolnie i robi nam troszeczkę, powiedzmy, siary, mieszka tam cała masa fantastycznych muzyków, naprawdę dobrych wykonawców, dyrygentów i przez lata sprowadzałem jako fundacja tych dyrygentów i te przeprowadzki z miasta do miasta były też często związane między innymi z jakimś projektem muzycznym. Mhm. To były takie dosyć duże festiwale. Mieliśmy czasami 4-5 tysięcy odbiorców jednego czy tam kilku koncertów, duże hale, takie naprawdę duże sceny, ale generalnie tutaj na Pomorzu. Także było to takie dosyć wesołe, bo pomieszkamy sobie w jakimś mieście rok i dwa i odczuwamy taki głód nowych znajomości, żeby sobie zmienić otoczenie. Nie mieliśmy jakiejś tam hipoteki, czegoś, co nas trzyma.
więc mogliśmy sobie powodzić. Wspaniała sprawa, naprawdę, wspaniała sprawa. Taką metrówkę. Ja w ogóle tak jak tutaj spotkaliśmy się, no tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz na dłużej, no bo wtedy w tym koło brzegu to tak tylko dosłownie mignęliśmy sobie i sobie przedstawiliśmy, znając się latami z internetu. No to jest, słuchajcie, to jest niesamowite, jak to się wszystko miesza, że znamy się z kimś z internetu, nagle potem się spotykamy, prawda, i weryfikujemy to wszystko. I teraz dzisiaj właśnie, kiedy pierwszy raz tak się spotkaliśmy na spokojnie tutaj, siedliśmy sobie przy kolacji, przy piwku, rozmawiamy, to ja naprawdę dużo takich wspólnych cech odnajduję. Zresztą nawet mnie zapytałeś, czy nie mam jakichś wschodnich korzeni, prawda? Bo dużo mamy wspólnego właśnie ten niespokojny duch, bo ja mam dokładnie to samo. Ja też muszę cały czas działać, nawet to co wspominałem wam przy stole przed chwilą, że jeżeli przychodzi taki moment, że no przychodzi zmęczenie nawet, no Boże kochany, no mam 47 lat, no bezsel nie kłamie. Ja się co prawda czuję ciągle na 18, ale mam 47 i niestety w tym wieku no już no są pewne takie symptomy no właśnie tego wieku, tak, że się człowiek szybciej męczy i tak dalej, no i przychodzą takie momenty, że ojej, no nie, ja już muszę zwolnić, bo ja już jestem starszy pan i tak dalej, i nawet próbuję gdzieś tam, dobra, to ja sobie coś tam troszeczkę przytnę, może gdzieś nie pojadę, gdzieś czegoś odmówię, ale za moment, no ale jak, nie, ja muszę coś robić, coś nowego, więc ciągle coś się dzieje, ciągle coś nowego. I właśnie no, to co mówisz, tak? I ja z kolei też mam takie, ostatnio mnie też nosiło, że może by tak z tej łodzi się wyprowadzić. Gdzieś nawet takie były poczynania, żeby troszeczkę gdzieś tutaj bardziej na północ, no nie akurat, nie aż do samego Koszalina, ale gdzieś tam jakieś plany były, no one się zweryfikowały na minus, że tak powiem. Nie wypaliło to, ale gdzieś mnie cały czas też nosi. I z tym, że my mamy trochę inną sytuację, bo mamy tą hipotekę niestety i nas to trzyma. Zresztą no wiele też innych spraw, sprawy zawodowe i tak dalej, ale ja też to mam, że ja bym gdzieś chętnie pojechał. W sensie takim, bo ja bardzo dużo jeżdżę, ale w sensie takim no bytowym, tak, żeby gdzieś się przenieść, po prostu spróbować w innym miejscu. No wiem, to są takie troszeczkę marzenia świętej głowy, zwłaszcza mając czwórkę dzieci, to nie jest takie proste. Dzieci, wiadomo, mają też swoje środowiska, swoje znajomości, swoje miejsca. I to jest takie wyrywanie trochę z korzeniami, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale w każdym razie, wspomniałeś właśnie o tym, że nie mając hipoteki, tak sobie jeździliście z miejsca w miejsce i to jest wspaniałe. Jakie to były miejsca? Zaczęliśmy naszą przygodę ze Szczecina. Justyna tam pracowała w szkolnictwie, ja zacząłem też współpracę w kilku miejsc, w takich prywatnych szkołach muzycznych. Później to była taka miejscowość Bolszewo. To znaczy, mieszkaliśmy w Wejherowie, ale pracowałem jako organista w Bolszewie. Aha. W parafii. To jest tuż pod Wejherowem. PR-ów, tak. Po czterech latach w Bolszewie przyprowadziliśmy się do Lęborka. Aha. W Lęborku pracowałem w sanktuarium Świętego Jakuba. To jest sanktuarium prowadzone przez ojców. Jakie piękne wyzwanie. Właśnie ojców franciszkanów, i tutaj częstujemy się piwem franciszkańskim wspaniałym. Pozdrowienia dla ojców franciszkanów. Bardzo smaczne, naprawdę ciemne, super. No jeżeli chodzi o dalsze miasta, to oczywiście Gdynia. Mhm. Gdynia nas zauroczyła. I możliwe, jeżeli by nie ten wątek, o którym wspomnieliśmy, takie troszeczkę tragiczne odejście rodziców mojej żony, to byśmy tam może i pracowaliśmy i mieszkaliśmy dalej. Justyna pracowała też w szkolnictwie, ja pracowałem też w szkolnictwie i też w jednej z parafii gdyńskich. Więc teraz jest Koszalin, zobaczymy co dalej. Czasami rozważamy takie wygraną fotolotka i może znowu Gdynia, a może południe. Mamy dużo przyjaciół, teraz mieliśmy takie tournée po południowej Polsce i naprawdę te południowe, ciepłe dusze są też nam bliskie, też tak fascynują i chce się tam też gdzieś tam przeprowadzić, pomieszkać trochę. No zobaczymy, to jest piękne i tak z Kubą teraz też gadamy o tym, co jednoczy ludzi. Jesteśmy osobami twórczymi, ogólnie mówiąc, artystami i kochani, możemy się różnić światopoglądowo, możemy mieć różne charaktery, temperamenty. A ja myślę, że się należy skupić nie na tym, tylko na tym, co nas potrafi zjednoczyć. Muzyka pięknie tę funkcję spełnia. Jest takim pomostem i naprawdę, przynajmniej tutaj w Polsce, musimy się pięknie zjednoczyć, a z czasem może się uda i z takimi państwami, nawet jak Białoruś, gdzie jest naprawdę dużo fajnych ludzi i ja czuję w sobie taką
potrzebę, że moją funkcją jest udowodnić to, że ten pomost też kiedyś się uda zbudować. Tak, tak. No ale to jest bardzo ważne, co mówisz. Rzeczywiście, tym bardziej, że no niestety, ale nawet ten nasz taki organowo-muzyczny świat, chociaż jest mały, to jest bardzo małe środowisko, to no słuchajcie, nie oszukujmy się, jest poróżnione. I ja naprawdę, no między innymi właśnie przez te piątki, to też jest taka idea, że piątki, generalnie moje takie założenie było, że mają pozytywne przesłanie nieść, prawda? Że staram się nie poruszać rzeczy, które wywołują złe emocje w piątkach z garbaczem. Nie poruszać tematów, które mogą kogoś zaboleć, mogą przede wszystkim właśnie gdzieś wyciągnąć jakąś kość niezgody, jakiś topór wojenny i tak dalej. Nie, absolutnie. Ja właśnie chcę włączyć i żeby nawet w jednym odcinku, no nie wiem, występowały osoby, które być może niekoniecznie za sobą przepadają, żeby to łączyć, żeby to środowisko łączyć, żebyśmy byli wspólnie razem, bo naprawdę jesteśmy małym środowiskiem i przede wszystkim muzyka łagodzi obyczaje, tak? To jest dokładnie. Stare powiedzenie. I dajmy tego przykład, że właśnie przez tą sztukę, którą uprawiamy, przez tą muzykę łagodzimy te wszystkie bolączki życia codziennego i tego się trzymajmy. Jakie plany, Igorze, na najbliższy czas, pomijając już tam sprawy jakieś przeprowadzkowe być może, bo mówisz, że na razie Koszalin, nie wiadomo co później, to zostawmy w spokoju, ale powiedz o działaniach jakichś twórczych, o działaniach, też wiem, że dużo się angażujesz no, w pomoc Ukrainie, prawda, teraz w sytuacji wojennej. Opowiedz, co planujesz w najbliższym czasie? Czego możemy się spodziewać? Kochanie, no fajne pytanie. Każdy z nas ma jakieś plany. Zawsze trzeba brać poprawkę, że nie zawsze może wypalić tak, jak chcielibyśmy, ale moim takim celem jest obecnie dokończenie kantaty, którą zacząłem, czasami nawet się dzielę nieco tam, co piszę. To jest kantata ekumeniczna. To jest moja druga kantata ekumeniczna, na troszeczkę mniejszy skład niż poprzednia, żeby też nie odstraszyć wykonawców, bo im większa obsada, tym wiadomo, po tym chodzimy i żebrzemy, żeby ktoś to w końcu wykonał. Więc altówka, skrzypce, organy, tenor i chór mieszany. O, nawet zarymowało się. I kochani, to jest kantata ekumeniczna, dlatego że pierwsza polegała na kanonie rzymskim. To jest kanon, który dobrze wiemy, jedna z pierwszych modlitw chrześcijańskich, która w Kościele już jest od ponad 1000 lat. Jeżeli chodzi o tę modlitwę, ona istnieje też w Kościele Bizantyjskim i w tej tradycji wschodniej, tylko że w językach narodowych tekst ten nie był kością podziału, bo istniał w różnych konfesjach, ale przede wszystkim w Kościele Rzymskim i w Kościele Wschodnim. Jeżeli chodzi o kantatę tegoroczną, to wybudowałem ją na 10 przykazaniach, bo myślę, że ten dekalog, te 10 przykazań zobowiązuje chyba wszystkich chrześcijan. Czy to protestanci, czy prawosławni, czy katolicy, dekalog nikogo nie zwalnia. Z tym, że poczułem się słaby, jeżeli chodzi o poezję i w ogóle to, żeby nadać tej warstwie słownej odpowiedniego kształtu, i poprosiłem taką fantastyczną osobę, panią Małgorzatę Bożyszkowską, serdecznie pozdrawiam, która specjalnie pod ten projekt stworzyła szereg wierszy i fantastycznych. Naprawdę to są takie rozważania na temat każdego z 10 przykazań. Codziennie troszeczkę piszę, jak mi żona pozwala i dzieciaki mają jakieś zajęcia, także życzcie powodzenia, trzymajcie kciuki, żeby udało się to skończyć. I to jest takie twórcze działanie, które mnie teraz tak zajmuje właśnie moje dni i noce. No i na razie przeprowadzki nie planujemy. Czyli troszkę spokoju w tym zakresie. Wspominałeś mi też w samochodzie, jak jechaliśmy tutaj do was, do domu, że no takie już najbliższe to jutro, tak? W amfiteatrze. Czyli to już jak będzie emisja, to już będzie po. A wcale nie. To będzie sobota, ale nie jutro, tylko... Jutro jest próba. Dobrze. Mamy próbę też w poniedziałek. Kochani, ponad 5 milionów z Ukrainy naszych współbraci mieszka teraz w Polsce, mieszka wśród nas. I nie zapominajmy, że w sobotę 27 sierpnia obchodzą Dzień Niepodległości. I w tym kontekście to święto jest szczególnie wymowne,
więc zgodziłem się wziąć udział, oczywiście pro bono, w takiej bardzo szlachetnej, fajnej inicjatywie, żeby też polscy muzycy, może ktoś też was poprosi o udział w takiej akcji, nie odmawiajcie, nie przeliczajcie wszystko na pieniądze. Kochani, pieniądz to nie jest wszystko, naprawdę. Kuba też tak uważa, właśnie rozmawialiśmy ten temat, żeby pomagać, współpracować, poświęcić swój czas. No i właśnie w amfiteatrze w Koszalinie zagramy fajny koncert, wielu artystów z Ukrainy przyjedzie na ten koncert, żeby troszeczkę tak wesprzeć tych, którzy tu mieszkają, naszych uchodźców z Ukrainy. Myślę, że będzie im miło, że w ten ważny dzień, w to święto, tutaj w Polsce poczują się troszeczkę jak w domu, razem z nami pośpiewają. A kto jest z okolic Koszalina, bo będzie gdzieś tutaj blisko, to oczywiście na godzinę 17 do amfiteatru serdecznie zapraszam. Zapraszamy serdecznie. No, także to takie najbardziej takie bliskie plany. Tak, tak, tak. Igorze, bardzo serdecznie dziękuję. Super. Bardzo, bardzo mi miło, naprawdę bardzo się cieszę z twojej obecności na koncercie. Bardzo się cieszę tutaj z tego naszego spotkania u was w domu. Bardzo, bardzo, bardzo miłego, przyjemnego i życzę wszystkiego dobrego i w waszym życiu rodzinnym, i w życiu zawodowym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dzięki, pa, pa. Wspomniałem wam na początku dzisiejszego odcinka Piątku z Garbaczem, że koncerty na Wybrzeżu Środkowym, ale także i na Wybrzeżu Zachodnim. I tam właśnie w miejscowości Morzyczyn odbywa się festiwal organowy, którego szefem jest pan Hubert Kiszka. Pan Hubert ma chorą córkę i w tej chwili zmaga się z problemem, z bardzo dużym problemem, z operacją, specjalistyczną operacją w Stanach Zjednoczonych, która pociąga za sobą ogromne koszty. Zapraszam was do krótkiego spotkania z panem Hubertem, który przybliży sytuację i opowie o tym, na co zbierane są pieniążki, jaki jest stan zdrowia córki, i bardzo was proszę, włączmy się w tą akcję. Proszę państwa, jesteśmy po koncercie w
Może czy nie. Może czy nie. Może czy nie. To jest piękna miejscowość nad jeziorem Miedwie. To jest, nie wiem, 20 km od Szczecina na południe, prawda? Taka miejscowość mniej więcej, pomiędzy Stargardem a Szczecinem. Tak, tak. Piękne jezioro. Tutaj też przed koncertem bardzo miłe chwile sobie spędziliśmy z małżonką nad jeziorem. I w tym momencie moim gościem jest pan Hubert Kiszka, organizator koncertów właśnie w kościele filialnym w Morzyczynie, ale także w kościele parafialnym w Kobylance. Kobylance, tak. Kobylance, tak? Sanktuarium Prymasa Wyszyńskiego, pierwsze w Polsce. O proszę. I to jest kościół salezjański. I tutaj odbywają się właśnie koncerty i dzisiaj mieliśmy zaszczyt i przyjemność zagrać na koncercie. Natomiast tutaj chciałem poruszyć bardzo ważną sprawę i tak troszeczkę zjednoczyć środowisko organowe, ponieważ wiem, że bardzo wielu organistów nas ogląda i bardzo mnie to cieszy, że Piątek Piątunio z Garbaczem takim się troszeczkę kanałem organowym zrobił i bardzo mi zależy, żeby tak pozostało. I mianowicie, no nie zawsze wszystko układa się w życiu pięknie, i czasami jest tak, że człowiek potrzebuje pomocy i w takiej sytuacji znalazł się właśnie pan Hubert. Panie Hubercie, proszę przybliżyć Dziękuję w ogóle, że zgodził się pan na to, że możemy wspólnie wystąpić i zaadresować mój apel, tak, który skierowałem do pana, a pan bardzo życzliwie do tego tematu bardzo podszedł. Jestem ojcem trójki dzieci. Najmłodsza Michasia urodziła się 2 lata temu. Nie w Szczecinie, tylko w Warszawie, gdyż na tych badaniach połówkowych wykryto, że ma poważną wadę serca, więc pierwsze dni spędziła w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie przeszła pierwszą operację na otwartym sercu, pół roku później kolejną operację i to leczenie w Polsce, które zostało dla niej zaproponowane, to jest tego leczenie paliatywne. Urodziła się z dwuuściową prawą komorą serca i to leczenie paliatywne kieruje się w tym kierunku, że mamy tylko jedną połówkę serca, tak, bez tej drugiej. W międzyczasie staraliśmy się konsultować Michasię w różnych ośrodkach w Polsce, za granicą i tutaj z pomocą przyszła nam klinika w Bostonie, która stwierdziła, że jest w stanie zrekonstruować całe serce. Koszt takiej operacji jest no, potworny, bo to jest 1 300 000 zł, 272 tysiące dolarów. Przy tym skaczącym kursie dolarów to właściwie ciężko jest teraz ostateczną kwotę określić, jaka to jest, na końcu się okaże do zapłaty. Na portalu słynnym się pomaga, mamy naszą zbiórkę. Na chwilę obecną mamy zebrane już ponad 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 200 000 300 000 zł, tak pi razy oko. Największy problem w tym wszystkim jest to, że lekarz, który ma dokonać tej operacji, jest dostępny dziś do końca października. Potem wiadomo, że lekarz, który operuje tyle tysięcy dzieci z całego świata, też musi odpocząć, gdyż wiadomo, to byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby przemęczona osoba tak poważną operację wykonywała. Szpital przekazał nam informację, że 21 dni przed wyznaczeniem terminu operacji muszą być środki już zabezpieczone na koncie kliniki w Bostonie. Tego czasu nie mamy aż tak dużo, dlatego jeżeli Państwo zechcielibyście ofiarować chociaż złotówkę, tak, czy 2 zł i przeznaczyć, wpłacając ją na tym portalu, to przybliży nas do tego, abyśmy mogli z naszą Michasią polecieć do Bostonu i zawalczyć po prostu o jej zdrowie i życie. Także apelujemy, umieścimy na pewno link, tak, bo jest link do zrzutki na siepomaga.pl. Także zamieścimy link i bardzo, bardzo was proszę, odpowiedzcie na ten apel, bo naprawdę no, sami też rozumiemy, mając dziecko chore, jak to jest i tutaj no, tym bardziej, że czas goni. Czas goni, to też nie jest najlepszy okres na wszelkiego rodzaju zbiórki. Tak, no czas jest fatalny, jeszcze te kursy, prawda, to jest tak, że ta waluta ucieka po prostu z każdą jakąś tam tydzień temu 4,50, dzisiaj 4,72, Tak, no i przy tej skali to nawet parę groszy różnicy robi różnicę, prawda, więc bardzo, bardzo was proszę, włączmy się, to jest tutaj, pan Hubert jest naszym kolegą w rodzinie organowej i bądźmy solidarni. Dziękuję wam bardzo. Również dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym piątku. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie.